Przechodzimy do pejzażu, krajobrazu. Szeroka, można powiedzieć, działka fotograficzna. Tak naprawdę wszystko, na co patrzymy, jest pejzażem. No ale zobaczymy, jakie mieliście na to pomysły. No, pierwsze zdjęcie pani Ani Dwornikowskiej. Wyżeł, biegający po śniegu, bawiący się, wesoły. Fajnie skadrowany, fajne zdjęcie. Może troszeczkę bym popracował nad kolorystyką, tutaj nad głębią, ale ogólnie rzecz biorąc, pomysł bardzo ciekawy. Kolejne zdjęcie pani Ani Dwornikowskiej, pokazujące w kadrze na pierwszym planie drzewa z tyłu kościół, wykonane prawidłowo, pokazujące jakby charakterystyczne miejsce naszego regionu za drzewami, czyli takie bardziej tajemnicze. Znowu pani Ania Dwornikowska, w moim odczuciu zdjęcie bardziej ciekawe, pokazujące jakby zejście przez park w dół po zasypanych śniegiem schodach. Szkoda tylko, że z tyłu ten budyneczek został odcięty w kadrze. Gdyby był w całości, byłoby to zdjęcie bardziej pełne. Ale pani Aniu, proszę iść w tym temacie, wykonanie prawidłowe. Takie kadry nas cieszą, więc gratulacje. Amelia Boczar, bardzo ładna, gra świateł tutaj na niebie. Jest to prawdopodobnie zachód słońca albo chwilę przed zachodem słońca. Układ drzew i horyzontu, myślę, że ok. Dosyć prosto skadrowane zdjęcie, poprawne. Nie jakoś bardzo mi się ono nie rzuca w oczy, poprawne. Tutaj też kolejne zdjęcie, fajne, pokazujące drogę przez jakiś nieużytek właśnie do tego miejsca, gdzie widać ten zachód tego słońca. Ładnie skadrowane, prościuteńkie zdjęcie. No, pomysł prawidłowy. Popracuj jeszcze nad pewnym pomysłem, nad układem drzew i horyzontu i będzie wszystko ok. Znowu pani Ania Dwornikowska. Fajny pomysł, bo zamysłem była jarzębina na tle takiego właśnie brudnego, pośniegowej ziemi, czyli gra tej szarości z czerwienią tych owoców jarząbu pospolitego. Brakuje mi troszeczkę tutaj ostrości na tym pierwszym planie. Jeżeli one by były bardziej ostre, a ten drugi plan rozmazany, to byłoby o wiele ciekawsze. Myślę, że w kolejnej edycji naszych warsztatów właśnie pokażemy wam i popracujemy jeszcze nad tym, jak zachować ostrość na pierwszym planie, a rozmazać plan drugi. Pani Bronia Romaniuk, bardzo ciekawy kadr, przysypane liście śniegiem, zachowana ta zieleń, ostra bardzo na pierwszym planie, z tyłu rozmazana, pięknie grająca biel z tą zielenią. Pani Broniu, gratulacje. Kolejne zdjęcie pani Broni. Też właśnie pani Bronia chciała zachować tutaj grę tych kolorów, tej bieli z tymi czerwonymi owocami. Troszeczkę zabrakło ostrości na pierwszym planie, albo ta ostrość skupiła się bardziej na śniegu niż na owocach. Gdyby na owocach się bardziej skupiła, byłoby to zdjęcie dużo, dużo lepsze. Ale i tak gratulacja, nad tą ostrością i głębią ostrości jeszcze popracujemy. I kolejne zdjęcie pani Broni, pokazujące właśnie też fragment drogi, nieużytku, budynków, zimy. Troszeczkę bym poszedł inaczej w te kadry. Po lewej stronie niepotrzebnie przycięta jakaś część budowli, niepotrzebnie postawiony centralnie ten słup, który nawet nie jest pokazany w całości. Jedynie co tutaj fajnego jest, no to na pewno było bardzo ładne światło, nie jest to zdjęcie przepalone. Ale jeżeli chodzi o kadry, to myślę, że moglibyśmy jeszcze troszeczkę to zdjęcie przekadrować i byłoby one jeszcze bardziej ciekawe. No i pani Bronia, kolejne zdjęcie. Tutaj już mi się bardziej podoba, mimo że jest dużo tej bieli, ale ta biel przykrywa te drzewa. Zdjęcie nie jest przepalone. Gdzieniegdzie widać te elementy tej zieleni, która pozostała na tych drzewach. Chyba tam po lewej stronie jemioła. Fajnie to ze wszystko ze sobą gra. Może nie jest to jakiś pełny krajobraz, ale fragment wybranego miejsca. Myślę, że ciekawie. Gratulacje. Przede wszystkim u góry jest swoboda na tych drzewach, nie jest nic poprzecinane. Na plus pani Broniu. No i Daniel Orlikowski. Tutaj trzeba też przyznać, że pan Daniel
jeżeli siadasz do jakiejś fotografii, to robi to bardzo, bardzo tak skrupulatnie, z wyczuciem i tak dalej. No pokazanie z tyłu tego zachodu słońca poprzez te łąki, z przodu zamazane te części roślin, bardzo ładny kadr, bardzo ładna gra kolorów nieba z tą zielenią tych łąk. No zdjęcie bardzo ciekawe. Często w okresie późnej jesieni występują właśnie takie zachody słońca, gdzie ta gra kolorów często występuje i zachęcam Was do tego, żeby w tym okresie próbować bawić się tymi zdjęciami. No i kolejne zdjęcie Pana Daniela. Droga polna, łąkowa, gra świateł, ten zachód już praktycznie jest, ta kolorystyka nieba odbijająca się o tą drogę. Bardzo fajny pomysł. Panie Danielu, gratulacje. No i po raz kolejny myślę, że to jest, wszystko się dzieje w tym samym czasie, w tym samym dniu, że to jest cały czas ten sam zachód słońca, ale w troszeczkę inne ustawienie, inne miejsce. Ostrość zachowana w połowie zdjęcia i z tyłu, z przodu rozmazane to, co się dzieje na pierwszym planie, bo to tak naprawdę nie było ważne. Ważny był ten zachód i ten krajobraz. Kadr prosty, zdjęcie poprawne, Panie Danielu, gratulacje. No i kolejne zdjęcie. No Panie Danielu, jestem zaskoczony, bo wydaje mi się, że to zdjęcie nie jest wykonane w Polsce, ale może się mylę. No bardzo ładnie pokazany układ wyspy, tutaj tego horyzontu, ładnie skadrowany z tym niebem. Jeżeli Pan miał możliwość gdzieś wyjechać, to gratulacje, zdjęcie bardzo fajne. No myślę, że jedno z ciekawszych właśnie teraz tutaj w tej działce pejzaży. Jednak zdjęcie ewidentnie nie wykonane na naszym terenie. Ewelina Canandes. No ewidentnie jest to zdjęcie zrobione w jakiejś takiej grupie krzaków. Jeżeli chciałaś pokazać grę głębi kolorów czy świateł, jeżeli chodzi o zachowanie ostrości na pierwszym planie i ten charakterystyczne rozmazanie się z nadaniem takiego koloru na planie drugim, to dosyć ciekawa, inspirująca ta fotografia. Mam nadzieję, że będziemy mogli o niej jeszcze porozmawiać. No i tutaj Ewelino, myślę, że strzał w dziesiątkę. Piękne pokazanie przejścia kolorystyki na tym niebie z tymi idącymi liniami średniego napięcia czy wysokiego napięcia obarczone. Tutaj znalazłaś tą lukę w tym drzewostanie. Bardzo ciekawa fotografia, bardzo ładnie kolorystyczna. No, drzewa niepoprzecinane, kadr prosty. Ewelina, myślę, że super, duży plus. No i kolejne zdjęcie Eweliny. Troszeczkę jakby ciemny pierwszy tutaj kadr bliżej nas. Z tyłu pokazanie tego nieba za drzewami, niebo, drzewo przycięte do połowy, z tyłu pokazana ta gra kolorów. Szczerze powiedziawszy, poprzednie zdjęcia bardziej mi się podobały. No i Ewelina nadal brnie w tych liniach, nadal to jest to samo miejsce, tylko z innego ujęcia i z tyłu ten zachód słońca. Fajnie próbujesz, pracuj nad tym, pomysły masz bardzo dobre, widać, że oko do fotografii masz. Ten kadr może troszeczkę gorszy od tego poprzedniego, jeżeli chodzi o trafienie tych linii razem z tym zachodem, ale bardzo, bardzo fajnie. No i znowu Inka nas inspiruje tymi kolorami. Niebo w kolorze fioletowym, z tyłu ten zachód słońca, jeszcze gdzieś ten pomarańcz, ta czerwień, za tym szpalerem drzew. Wygląda to trochę jak pożar i powiem szczerze, że przy dużej powiększeniu tej fotografii, jeżeli ona miała być wywołana, to jest to takie typowe zdjęcie pulpitowe, obrazowe, pokazujące ładne przejście kolorów i tak naprawdę gdybyś powiedziała i opowiedziała, że tam z tyłu był pożar łąki, to wszyscy by w to uwierzyli. Bardzo ładna kolorystyka. No i tutaj Julka Dwornikowska, piesek, który wcześniej występował w statycznej pozycji u Pani Ani, tutaj jest pokazany w ruchu. Niewątpliwie Julka, wielka zasługa tego zdjęcia jest taka, że pies jest w mocnym punkcie. Jeżeli by był bardziej po lewej stronie, by było jeszcze lepiej, chociaż wiem, jak trudno się fotografuje w ruchu zwierzęta, w biegu tak szybkim, ale pokazanie w rozmyciu
tej szybkości, tego pędu, tego psa, z zachowaniem tej postaci, która nie rozmyła nam się całkiem na tym zdjęciu. Jeżeli miałbym oceniać sposób wykonania i technikę, ile trzeba się przygotować, żeby takie zdjęcie wykonać, 5 z plusem. No i Julka Dwornikowska pokazuje nam centralnie ładne drzewo, otulone płaszczem roślinnym. Szczerze, kadr prosty, zdjęcie nieprzepalone, ciekawe, z tyłu budynek. Bym to troszeczkę może bardziej przekadrował, aby nie rzucało nam się prosto w oczy to centralne zdjęcie tego drzewa, bo tak naprawdę one na nas skupia uwagę, a jednocześnie zasłania nam inne rzeczy, które moglibyśmy na tym zdjęciu zobaczyć. Przesunąłbym to zdjęcie bardziej w lewą stronę. Ten kadr, bardziej w lewą stronę. Michał Stykowski, środek lasu, przebijające się słońce. Ciekawe zdjęcie pokazujące układ drzew. W tym wypadku, kiedy jesteśmy wewnątrz lasu, nie musimy widzieć ich wierzchołków. Pokazana jest gra tych drzew. Jedne są bardziej skrzywione, drugie są proste, ale jest ich bardzo dużo i to przebijające się światło. Michale, gratulacje. No i kolejne zdjęcie Michała Stykowskiego, bardzo, bardzo ciekawe, pokazujące wystające na zewnątrz korzenie drzew, które tworzą takie pewne jamy, tunele. No bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawy krajobraz. Gratulacje, Michał, za to zdjęcie. Ola Kaptur, również jesteśmy w lesie, na kamieniu zielony mech, pięknie grający z tą szarością tej naszej późnej jesieni, z tymi brudnymi kolorami, z tą brązem, z tą szarością. Bardzo ładna gra kolorów, ładny kadr. Olu, gratulacje. No i tutaj również tajemnicze bardzo zdjęcia, jednocześnie takie pokazujące nam właśnie tą grę tych kolorów. Stary pień otulony mchem w kolorze zielonym, z tyłu ta szarość, ta mgła, czyli ta nasza taka jesień, której nie lubimy, taka smutna, grająca z tą zielenią. Bardzo fajne zdjęcie. Gratulacje, Ola, za pomysł. No i po raz kolejny jesteśmy w tym samym lesie. Te pięknie otulone tym mchem te kamienie z tyłu część jakiegoś budynku i pokazujące tajemniczość tej szarości w tym lesie. Bardzo ładny kadr. Olu, gratulacje. Zuza Król, nie było Zuzy w Street Photo, ale jest Zuza tutaj w pejzażu. Znowu jesteśmy w okresie, kiedy spadł śnieg. Mamy z przodu na pierwszym planie roślinność pokrytą, to jest to chyba wrotycz, pokrytą śniegiem. Zamarznięta linia średniego napięcia, z tyłu ta jeszcze pozostająca zieleń na drzewach. Gra kolorów, jeżeli o to chodziło tobie, Zuzo, ok. Nad kadrem bym trochę jeszcze popracował, może bym zrobił tutaj bardziej szerszy kadr, ale jeżeli chciałaś nam pokazać tutaj właśnie tą grę kolorów, jeżeli chodzi o tą biel na tym wrotyczu do tych drzew z tyłu i ta linia przecinająca. Pomysł dobry, idź w te tematy. Wiemy, że potrafisz, trzymamy kciuki za następnymi zdjęciami. No i tutaj Zuza, bardzo ładne zdjęcie koni pasących się tutaj na pastwisku, gdzieś nieopodal jakiegoś budynku, pięknie otulone tymi iglakami tutaj. Zdjęcie poprawne, typowe takie na widokówkę. No myślę, że pomysł fajny, najważniejsze, że jest ładnie skadrowane, nieprzepalone. Ciekawe. I tutaj Zuza w porównaniu z poprzednimi osobami, które też nam pokazywały zdjęcia, gdzie chodziło głównie o pokazanie gry tych świateł, tego nieba, które w tym okresie późnej jesieni pięknie pokazuje, odsłania nam swoje barwy. Piękne zdjęcia, piękny kadr. Troszeczkę brakuje mi, że się przyciął ten górny prawy róg. Nie wiem, czy część jakiegoś budynku przysłoniła ci to prawe miejsce, po prawej stronie to miejsce, ale jeżeli chodzi o kolorystykę i znalezienie tej głębi tutaj, fantastico.
No i tutaj bardzo ciekawe, Zuza, to zdjęcie tego wrotycza na pierwszym planie, który jest przymarznięty, który zatrzymał na sobie te elementy tej bieli, tego szronu, a z tyłu gdzieś budzące się życie z pojawiającym się słońcem, wrotycz ostry, z tyłu rozmazany, rozmazane te drzewa. No, bardzo ładna gra kolorów, wszystko takie zachowane, stonowane. Pięknie to wygląda, gratulacje, Zuza. No i to jest ostatnie zdjęcie, kreobrazowe, jeżeli chodzi o Zuzannę Król. Więcej zdjęć nie mamy. Dziękujemy.